Witajcie z tej strony Skorpion. Kontynuujemy giereczkę i mamy walkę z Duke'em. Początek i od razu, że tak powiem, gruba rura. Musimy go pokonać. Nie ma problemu. Damy radę. Dzięki. Ale mną rzuca jak szmacianą lalką. Dzięki, stary. Ej, ej, ej. No, koleś jest niezły. To trzeba przyznać, rozwala wszystko. Wow, chyba się wkurzył. Zrobił jakiś powerek. O, blob jest ugłuszony, okej. Jazda na blobie. Miarowo naciskaj ten przycisk, aby sterować blobem w lewo. Okej. Bach, 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 ciach, ciach, ciach. Nieźle. Trochę oberwał. Ale ja też. To było dobre. Jak widzieliście, był tekst, że on niby nazywa się Blob. Naprawdę, to jest Duke. Tylko on go tak nazwał. A on nie lubi tej ksywy. I się wkurza, i to ostro. Jak ktoś tak do niego mówi. Przecież zrobiłem unik. Znowu zrobił swój powerek. Dobra, jest ogłuszony. Trochę mało mu zabraliśmy energii. Niepotrzebnie nim skręciłem. Stary, nie rozwalaj mnie tutaj. Znowu swój power. I dawaj, dawaj, blobie. Lecimy, lecimy z nim, lecimy. Ale action. No i po nim. So Bob, grubas. What's this island? It's where Stryker takes mutants after Victor's caught them. It's like a supermax prison for the most powerful mutants. Rumor is Stryker does experiments on them there. I heard he was taking their powers, trying to combine them somehow. Trying to combine them? Nieźle. They killed her, so I'd let them put adamantium in me. They killed her for a goddamn experiment. Now where is it? Don't know. Stryker kept it secret. To kto but wie? I heard a prisoner named Remy LeBeau escaped. Guards called him Gambit because he kept taking their money in poker. Now he's doing the same to tourists in New Orleans. But he's not gonna tell you a thing. Well, he's gonna talk, all right. Nice looking place. New Orleans. Bet you'll take care of that, Mary. What, I get in fights with everybody? Let me put it this way. I'll go cover the back in case he rabbits. You Remy LeBeau? I owe you money? No. Then Remy LeBeau I am. So what brings you to our fair city, sir? Victor Creed. He's the man I'm gonna kill. Well, too bad for Mr. Creed then, eh? Works with a man named Stryker on his island. No właśnie. I need to know where it is. Mighty nice dog tags you got on. What? Look a lot like the ones the men who took me wore. Wait, wait, I'm not... No, let's go. I rotted in that hellhole. I ain't going back. Yeah.
No i mamy walkę w kasynie. Domyślacie się, co to za postać z X-Menów? On rzuca pociskami. Energetyzuje po prostu przedmioty. Na przykład karty. Ten koleś się nazywa Gambit. Niezły jest z tymi pociskami, ale my damy mu radę. Ładnie nim rzuciłem. I nawalamy. Uuu, cwaniaczku. Jakiś ciebie koleś. Nie ma problemu. Damy ci radę. Chodź tu. Uciekł na górę. Cwaniaczek. Może to trzeba rozwalić. Bo jak on tam zejdzie? Nie chcę. Chyba, że tutaj musimy się na to dostać. Ale nie bardzo. No co jest z nim? Chodź tutaj. Nie będę się z tobą bawił pół godziny. A, zaraz. Odbić jego pociski. No właśnie, mi się przypomniało. A ja pół godziny kombinuję. Co ty robisz, gościu? Dobra, jesteś na ziemi, to jesteś mój. Ale jest twardy, to trzeba przyznać. Nie damy mu spokoju. Chodź tu, łazęgu, gdzie uciekasz? No znowu tu, no dobra. Pobawimy się. Skoro tego chcesz. Gdzie jesteś? Zniknąłeś czy co? Gdzie on jest? A tam! Przenieśliśmy się na dół. Ty łazęgo, zaczynasz mnie irytować powoli. Walczę z tobą i nie mogę cię pokonać. Co, uciekasz? Niemożliwe. No dawaj te swoje pociski. Trochę mi nie poszło. You stuck real good, mon frère. Here, let me give you a reason to get unstuck. Au revoir. No i ucieka. Ukończono zadanie, dzika kartka. Ale musimy się szybko wydostać. Jest, udało się.
Mamy punkt kontrolny na szczęście. I przy okazji coś do zebrania, DNA. Kamiana zdrowia. To się chwali. Jest tu coś jeszcze do zebrania? Chyba nie. No i będziemy ścigać przyszłego Gambita. Pewnie, że cię złapie. Squad, move out! Weapon X is in the casino. He looks to be chasing an unknown target. Terminate Weapon X and anyone else who gets in your way. Striker out. Let's go, go, go! No to szykuje się mała pułapka. Chodźcie tu. O, z tarczami. Dawno ich nie było. Dzięki. Ładnie go odrzucił. Nadział się tam na kolce, czy cokolwiek to było. Ładnie sobie na dół poleciał. I zastosujemy mu locik. No właśnie. O, nie zdążyłem go wykończyć. Mamy tutaj martwego żołnierza. Bierzemy nieśmiertelnik. O, 3000 punktów doświadczenia, jednak mamy możliwość do zebrania. No dawaj, dawaj. Logan, pokonaj go. Musz ty. Ładno, ładno to było, ładnie. Ładne. Co już mi się słowa plączą, czy jak? Stracisz tą tarczę. Dobra. O, kolejni. To chyba ci niewidzialni. Jeszcze żyje? Już nie. Dobra. To było piękne. Ale jest ich tutaj więcej. Nawalamy. I to było zarypiste. To także. Okej, wszyscy? Aha, to musimy się dostać. I found our boy, but he's giving me trouble. Hang tight. I'll be there to give you. Ow! Ah! I can feel his spine, little brother. Creed! I'll be seeing you real soon, Jimmy. Dopadnę Creeda. Dobra, teraz tak. Gdzie my to możemy popchać? Przetestujemy to, sprawdzimy, zobaczymy. Gdzieś u góry była lina. Chyba tutaj. Okej. No właśnie. I na górę. Jesteśmy w takim miejscu. Dobrze, że nie spadliśmy. A, tu! No i? A, w tą stronę. Dobra.
co my tu mamy? Martwego żołnierza. I bierzemy nieśmiertelnik. 3000 punktów doświadczenia. Yeah. I like it, baby. Bach. Przydał się punkt kontrolny. No i oto jest. Co to za krzyki? No i po tych krzykach tutaj odcineczek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!